Dzień dobry, cześć. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Anna Antoniak, a to jest podcast Słowo Miłości na Dziś na kanale Inny Wymiar Sukcesu. Jeżeli słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast albo na YouTubie na kanale Ludzie Sukcesu. Ja łączę rozwój z duchowością, piszę książki, które zmieniają życie, które leczą duszę, leczą serce, które zmieniają nasz środek. Prowadzę sesje online i szkolenia różnego rodzaju. Na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie, jeżeli jesteś pierwszy raz. Link do strony znajdziesz pod spodem www.ludziesukcesu.com. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego podcastu. Kochani, kochani, bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy czekają na drugą część książki, czyli Jak uleczyć zranione serce. Ogłaszam wszem i wobec, że książka premiera nastąpi 12 września. Jest! Mamy to! Proszę Państwa, panie i panowie, 12 września link do zapisu na książkę znajdziecie pod spodem. Pod filmem albo pod podcastem. Jak rozwiniecie sobie strzałeczką, to na pewno znajdziecie. Ponadto na Facebooku, na fanpage'u Ludzie Sukcesu jest zrobione wydarzenie, możecie się zapisać, oraz na stronie ludziesukcesu.com jest również jakby informacja na ten temat i link do zapisu. Dlaczego warto się zapisać? Już mówię. Dlatego, że osoby, które będą zapisane, otrzymają, uwaga, dodatkowe rzeczy, które nie otrzymają osoby, które się nie zapisały. Jakie to będą rzeczy? Właśnie jakby myślimy nad tym, ale to będzie na pewno coś, czego nie otrzymają tamte osoby, jakby dodatkowy bonus, który będą mogły te osoby dostać. Być może to będzie jakiś poradnik, być może to będzie nagranie jakieś, albo jakieś krótkie szkolenie, albo tak, coś takiego, co będzie bardzo wartościowego dla Ciebie. Myślę, że to będzie fajne. Może jakiś gadżet dodatkowy, nie wiem, długopis albo coś innego, ponieważ szykujemy kilka bardzo takich fajnych smaczków, więc koniecznie się zapisz i daję słowo, że będą miały to tylko te osoby, które zapisane są na listę i które kupią wtedy książkę. Uwaga, dla tych osób, no właśnie, które kupiły pakiet, a nie, no nie dostaną tego, no właśnie, co będzie wtedy? Nad tym nie myślałam. Nie myślałam nad tym. Tak. Ale będziesz mógł kupić po prostu książkę z tą dodatkową jakby rzeczą i mieć dwie książki, czyli jedną weźmiesz dla siebie, a drugą dasz po prostu komuś w prezencie, kto dzisiaj być może tego potrzebuje, albo niedługo będą Mikołajki, niedługo będą święta, więc dasz na prezent po przeczytaniu, będziesz wiedzieć, że ta książka jest dobra. Może to będzie dobry prezent właśnie dla danej osoby albo wcześniej. Być może ktoś tego będzie potrzebował. Także zapisujcie się, kochani, bo startujemy 12. Będzie premiera. Kiedy będzie książka fizycznie, będę dawała znać. Premiera będzie 12., a fizyczna książka zobaczymy, jak szybko drukarnia nam wydrukuje i będziemy do Was rozsyłać. Ściskam i zapraszam do wysłuchania podcastu. Moi drodzy, dzisiaj taki temat, który jakby zaczęliśmy już wczoraj i chciałabym jakby kontynuować. Myślę, że na jednym podcaście to się nie skończy, że będą to ze dwa, może i trzy podcasty. I nazwałam go Wszystko, co wartościowe kosztuje, ponieważ zainspirował mnie pewien wykład. A że sama jakby wczoraj zaczęłam ten temat, więc jakby dzisiaj chciałabym to dokończyć i przez kolejne podcasty to dokończę. I to jest też jakby etap do tego, żebyście przeczytali książkę Jak uleczyć zranione serce i Jak uleczyć zranioną duszę, ponieważ nic samo się nie zdarzy. Nic, co wartościowe, nie przyjdzie samo do Ciebie, jeżeli Ty nie podejmiesz
jakiegoś kroku, jakiejś decyzji, jakichś działań, żeby to się wydarzyło. I jak to się ma w takim normalnym życiu? Powiedzmy na podstawie zdrowia. Jeżeli chcesz być zdrowym człowiekiem, chcesz mieć zadbane ciało, to mój drogi i moja droga, to kosztuje dużo. Kosztuje Twój wysiłek, to, że nie objadasz się, to, że ćwiczysz, to, że nie wiem, masz jakąś aktywność fizyczną, to, że nie jesz wszystkiego, co jedzą inni, to, że nie spożywasz codziennie chipsów i nie popijesz alkoholem, to, że nie ćpasz, to, że nie jarasz fajek. Wszystko to kosztuje Ciebie i musisz poświęcić. To nie jest, że Ty możesz, ale Ty musisz poświęcić coś za coś. Twoją wartością jest zdrowie. Często jak pracuję na sesjach online, zapraszam Cię też na sesję, jeżeli dobrze mnie słuchasz, dobrze mi się słucha i dobrze mówię do Ciebie i chciałbyś ze mną popracować w jakimś obszarze, zapraszam Cię na sesję. Macie link do sesji na ludziesukcesu.com albo napiszcie do mnie na Facebooku, podam Wam wszelkie informacje i przeczytacie sobie też na stronie opinię o pracy ze mną, więc myślę, że warto. I ja bardzo często jakby z osobami na pierwszy rzut jakby pytam ich, co jest ich wartością w życiu. Dlatego, że 90% ponad osób, z którymi nie, w ogóle 99%, jakby nigdy nie wypisało nawet sobie swoich wartości. Co więcej, ludzie w ogóle nie wiedzą, jakie są wartości ważne w ich życiu. I teraz uwaga, jeżeli Ty nie wiesz, co jest Twoją wartością, co chcesz pielęgnować w swoim życiu, to do gruchy jasnej, jak Ty masz cokolwiek poświęcić, jak Ty nie wiesz, co masz poświęcić i dlaczego masz to poświęcić, dla jakiej idei? No przecież Ty nawet nie masz pojęcia, bo Ty nigdy sobie tego nie zobrazowałeś, nie spisałeś, nie powiedziałeś, więc nawet nie wiesz. Więc po pierwsze, co jest Twoją wartością? Tak? Czyli co jest dla Ciebie ważne w życiu? I mówię o tym zdrowiu, bo ludzie uważają, że jakby ich wartością, jak nawet zapytasz, nie robią nawet ćwiczenia, mówią, że zdrowie, rodzina i miłość. To są jakby takie trzy wartości, które ludzie powtarzają. Ale uwaga, ja tu już mówiłam, jak ktoś mówi, że jego wartością jest zdrowie, jak on jest okrągłą pyzą. Uwaga, jego cała rodzina jest okrągłą polską pyzą. Więc ja się pytam do gruchy jasnej, jak Ty, nie, może nie jak Ty, tylko czy Ty sam to widzisz, co Ty mówisz, a co Ty robisz? I czy Ty nie jesteś hipokrytą, mówiąc to, co mówisz? Dlatego, że jeżeli zdrowie by było dla Ciebie ważne, to uwaga, to Ty byś zrobił bardzo wiele, ponieważ to kosztuje, żeby Twoja rodzina nie wyglądała jak pączek i jak polska pyza, tylko zrobiłbyś to i zrobiłabyś to, żeby oni byli zdrowi. Czyli żeby byli normalnej budowy ciała, a nie okrągłą kulką. Tak? Zgadzasz się ze mną? No bo niemożliwe jest i ktoś mi powie, ale ja mam tarczycę. Guzik mi obchodzi, że masz tarczycę. I są metody i są... To wszystko zależy od jedzenia i od Twojego umysłu. I może Ci lekarz powiedzieć, że nie, że Ty się z tego nie wyleczysz. Wiesz co, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I znam przypadki, kiedy tarczyca została wyautowana poprzez odpowiednią dietę, poprzez soki, poprzez post i modlitwę. I nie ma czegoś takiego, w ogóle nie ma czegoś takiego. I ktoś mówi, że ma tarczycę, dlatego jest okrągły. Nie, dlatego, że nie chcesz poświęcić czegoś dlatego, żeby Twoje zdrowie i Twoje rodziny było po prostu klasa. Ty nie chcesz poświęcić czegoś, bo to kosztuje. Kosztuje tego, że będziesz musiał zmienić swoje życie. Kosztuje to, że będziesz musiała inaczej gotować. Kosztuje to, że będziecie musieli wprowadzać nowe nawyki, które są trudne, bo jeżeli przez lata żarliście przy telewizorze chrupki, chipsy, ciasteczka, ponczusie i inne rzeczy, popijając kolą, nie wiem, Sprite'em, innymi gazowanymi gównami za przeproszeniem, to no niestety, ale teraz trzeba będzie zmienić ten proces we was wszystkich. Co więcej, to jest też mentalne, więc jakby
to podwójnie kosztuje. Nie dość, że jakby fizycznie ty przyjmujesz inny pokarm, to ty mentalnie musisz się przestawić na to, że to jest nieodpowiednie dla ciebie i twojej rodziny. Ale jeżeli ty nigdy nie powiedziałeś sobie, co jest dla ciebie ważne, więc jakby wpieprzasz byle co i po prostu jesteś okrągłą, wielką pezą. Albo małą, bo może być mała. Bo ja gdybym nie dbała o siebie, to bym była małą, okrągłą pezą polską taką. I ja zawsze powtarzam, że po prostu bym się toczyła jak kulka. Chociaż ja jakby nigdy nie miałam tendencji do tycia i jakby w mojej rodzinie nie znam kogoś, kto by był jakoś tak okrągły. Natomiast jakby ja na tyle jestem świadoma i byłam od młodych lat, że jakby miałam to w sobie, że ja po prostu dla mnie to jest ważne. Ważne. I teraz ja będę to kontynuować przez kilka podcastów. Dlatego, że chciałabym Wam jakby zobrazować pewne rzeczy. I jeżeli zdrowie naprawdę jest dla Ciebie ważne, to Ty weźmiesz pod uwagę to, co robisz. To, co dajesz swoim dzieciom do ust. To, co sam wkładasz do swoich ust. Bo wiecie, czasami jest tak, że ludzie jakby mają fajny samochód, pokazują się, że mają klasę jakby w tej części, albo kupują sobie fajne ciuchy, a jedzą gówno. Naprawdę. I znam takich ludzi. Co więcej, niektórzy wydają więcej na fajki, na alkohol i na narkotyki, ale wpieprzają, za przeproszeniem, naprawdę śmieciowe, gówniane jedzenie. I im to nie przeszkadza. I oni jak są na haju, na alkohol, na te wszystkie rzeczy potrafią wydać tysiące. Tysiące. Ale kiedy mają iść do sklepu i kupić coś wartościowego albo zjeść, to żałują grosza na to. Kiedy są w stanie trzeźwości. I to, zobaczcie, jaka to jest duchowa i mentalna duchowe i mentalne zniewolenie, można tak nazwać. I jaki to jest proces, żeby to teraz wyjść z tego. I chcę Ci przeczytać fragment. Będę wracała do tego fragmentu w tych kilku podcastach. Jest to pierwszy list do Koryntian. Czy nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Uwaga, czytaliśmy to wczoraj o zapasach, prawda? O uczciwości w tych zapasach, czyli o uczciwości wobec jakby rywalizacji w sporcie. I mówiliśmy o tym. I mi nie chodzi o to, czy są te przekręty, czy nie przekręty. Guzik mi to obchodzi, naprawdę, guzik mi to obchodzi. Mi obchodzi ty i twoje życie. Czy ty jesteś w zgodzie z tym, co mówisz? I w zgodzie czysty w swoim sercu z tym, co robisz? Bo jeżeli zdrowie jest dla Ciebie ważne, to nie będziesz jeść gównianego i śmieciowego jedzenia i nie będziesz karmić tym swoich dzieci. Dlatego, że odmówisz sobie po to, żeby otrzymać nagrodę, a nagrodą będzie zdrowie Twoje, Twojej rodziny, Twoich dzieci. Dokończymy to jutro, kochani, a ja Wam życzę dobrego dnia. Dobrego wieczoru, popołudnia, w zależności od tego, kiedy tego słuchacie. Do usłyszenia i pamiętajcie, zapiszcie się na książkę. Bardzo ważne to jest dla Ciebie. Albo przeczytajcie, kupcie po prostu teraz sobie jakąkolwiek inną. Myślę, że warto. Bye!